Kochani, jak widzicie, dzisiaj temat nie będzie rośliny, jak zwykle na tym kanale, ale mam nadzieję, że wszyscy miłośnicy roślin kochają też zwierzęta, bo dziś mam dla Was bardzo ważną prośbę. Dzień dobry. Kochani, w tym okresie przedświątecznym wszystkie fundacje zbierają pieniądze na różne szczytne cele, a ja Was chcę zachęcić do udziału w akcji, która nie wymaga dania kasy, a może bardzo dużo pomóc. Moi drodzy, chcę Was namówić do pomocy fundacji, w której ja przez długi czas byłam wolontariuszem, kiedy mieszkałam w Łodzi. Chodzi o Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Opiekę nad przytuliskiem dla zwierząt w Głownie sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt Arkadia. Każdego roku do przytuliska trafia około 300 zwierzaków i mniej więcej tyle samo wraca do swoich opiekunów bądź znajduje nowe domy. Gdzie jest Głowno? Moi drodzy, no rzut kamieniem od Łodzi. Maleńkie miasteczko, więc i fundacja niewielka i taka fundacja zdecydowanie bardziej potrzebuje wsparcia niż ogromne fundacje, które radzą sobie z tym zdecydowanie lepiej. Akcja dotyczy, moi drodzy, walczeniu o pieniądze na budowę mini szpitala na miejscu w przytulisku, gdzie będzie można pomóc zwierzakom, które są po wypadkach, które natychmiast potrzebują pomocy, które potrzebują interwencji po tym, jak ktoś się nad nimi znęcał. A komu jest, że on jest chory? On ma taką narość na nodze. No gdzie go pani trzyma, przepraszam panią? Pani, co pani trzyma? No tu go trzymałam! Ale co to jest, jaka skrzynka? No. Pani, czy pani sobie żartuje z nas? Pani go wyciąga. Co to za pies? I będziemy tak panią męczyć. Kolejny szczeniak! Takie miejsce jest nieocenione, bo w momencie, kiedy jesteśmy na zabitej dechami wsi, dojazd do jakiejkolwiek kliniki, zwłaszcza w nocy czy w święto, jest bardzo skomplikowany i długi, a niestety no, każda sekunda ratuje tutaj życie. Ale już do meritum, o co chodzi z tym, że nie trzeba dawać kasy. Moi drodzy, strona Ratujemy Zwierzaki ma taką fajną akcję, że tutaj liczy się ilość darczyńców, a nie ilość wpłat. Czyli okej, kasę przelać trzeba, ale złotówka tu wystarczy. Czyli jeżeli każdy z nas przelałby złotówkę, to by wystarczyło na to, żeby to wszystko wygrać. W zeszłym roku udało nam się w ten sposób wygrać wóz interwencyjny. Dzięki Wam nasze marzenia się urzeczywistniły. Mamy samochód, który przez ten rok pomógł setkom zwierząt. Kasa nie była największa, bo nie chodzi o zebranie jak największej sumy, ale o jak największą liczbę wpłat. Indywidualnych kont, czyli ja przelewam złotówkę, ty przelewasz złotówkę, Krysia i Marysia przelewają złotówkę i już mamy 4 wpłaty, choć wpłynęły tylko 4 złote. I niech Was nie kusi, żeby przelać 2 razy po złotówce, bo jeżeli przelejemy 2 razy z tego samego konta, no to obydwie wpłaty zostaną anulowane i nie liczą się do konkursu. Proszę Was o to, Was jako widzów, swoich i miłośników zwierząt, zapewne też tak samo jak i roślin, żeby poświęcić te kilka minut podczas tych świątecznych zakupów, bo nie oszukujmy się, siedzimy wszyscy, klikamy w internecie, szukamy prezentów, a to jest tylko kilka kliknięć. Wchodzimy na stronę, dorzucamy się do składki, możemy to zrobić anonimowo bądź nieanonimowo, podajemy e-mail, robimy wpłatę i już. Mu nie podajemy numeru telefonu, po prostu sprawę mamy załatwioną, ale nie zapominamy, moi drodzy, nie zapominamy, udostępniamy gdzie się da. Ja Was bardzo serdecznie o to proszę, nigdy Was nie proszę o udostępnianie moich filmów, ale nie film udostępniajcie, akcję udostępniajcie, chociaż jeśli lubicie moje gadanie, to mój film też możecie udostępnić, może kogoś moje gadanie bardziej przekona niż tylko smutny pies na zdjęciu. Udostępniajcie na Instagramie, na Facebooku, ja udostępniam wszędzie, gdzie tylko mogę. Mało tego, dzwonię do wszystkich znajomych, którzy są zwierzolubami. W zeszłym roku obdzwoniłam wszystkich i trułam im do ostatniego momentu, mamy na to jeszcze tylko kilka dni. Trzeba się zmieścić w tym czasie. Mam nadzieję, że uda nam się to wywalczyć. Moi drodzy, nie bez znaczenia jest to, gdzie teraz siedzę. Ja jestem w moim salonie. To nie jest żadna klinika, a jak widzicie, wisi kroplówka. Jest tutaj moja sunia, która w lutym, jak Bóg da, będzie miała 19 urodziny. Jest to zwierzątko już niestety schorowane. Niewydolność nerek. Jeździmy sobie na wózku, mamy niedowład tylnych łap. Ale moi drodzy, ona ma mnie. Ma opiekę weterynaryjną, ma opiekę moją, ma ciepły kąt. Zwierzęta w schroniskach, w przytuliskach, zwierzęta zaniedbane, odebrane interwencyjnie, które potrafią przeleżeć w budzie, konając kilka miesięcy, nie mają na to szans, a Fundacja Arkadia zrzesza ludzi, którzy walczą z takimi, którzy właśnie tak traktują zwierzęta, którzy trzymają je na łańcuchach, w budach, na mrozie, nie karmią. Chyba bardzo, bardzo chory.
Dotarliśmy do weterynarza z pieskiem, który jest szkielecikiem. Interwencyjnie odebrany. Taki w typie wyżełka dostaje właśnie glukozę. Będziemy czekać na wyniki badania krwi. Zobaczymy. Pies jest w skrajnym zagłodzeniu. Glukoza 34. Śluzówki, spojówki prawie białe. Krew była tak gęsta, że trudno było pobrać, prawdopodobnie z powodu odwodnienia. No i trzymamy kciuki za malucha. Po zębach możemy stwierdzić, że to jest młody, okołoroczny pies. Mam nadzieję, że moja mina mówi wszystko, bo jak zaczynam myśleć o tym, co człowiek potrafi zrobić zwierzęciu, to mnie po prostu szlak trafia. I takie miejsce, jak taki szpital, taka miejscowa, lokalna fundacja może pomóc niesamowicie to zmienić. Walczyć z takimi ratować te zwierzaki, pomóc im przeżyć, pomóc im dożyć godnej starości w ciepłym, zaopiekowanym miejscu. I mam nadzieję, że namówiłam Was do tego, żebyście pomogli. Wystarczy wejść, kliknąć, złotówka wystarczy. Zwierzaki tak samo potrzebują miłości jak nasze rośliny, a chyba nawet dużo bardziej i dużo więcej opieki i są dużo bardziej wdzięczne. Tak więc pomóżmy. Pomóżmy, zjednoczmy się wszyscy, bo kto tak potrafi się zjednoczyć, jak Polacy, żadna nacja tego nie potrafi. Więc zjednoczmy się my, egzotyczni, w tej jednej krótkiej sprawie. Zróbmy ten przelew na złotówkę. Bardzo Was proszę. I udostępnijcie to koniecznie dalej. Na mediach społecznościowych, na Facebookach, na Instagramach, na wszystkim, co możecie, żeby ten przekaz poszedł w świat i żeby udało nam się zebrać tą kasę dla tych psiaków. Niech będą miały ciepłą i spokojną zimę. Trzymajcie się.